Czy ojciec dziecka Bluey został oficjalnie potwierdzony? Czy walka pomiędzy kołnierzykiem a Jean-Luc'iem w końcu została rozwiązana? Z dumą mogę powiedzieć, że tak! A to dlatego, że na stronie The Gamesman wyszły oficjalne puzzle Bluey, z których można ułożyć wszystkie postacie. Podobno wszystkie. I wydaje mi się, że można te puzzle kupić tylko w Australii, ale nie jestem pewna. Druga sprawa jest ta, że nie mam zamiaru komentować ceny. Nie, po prostu nie. I jak się bliżej przyjrzymy w ten obrazek, to możemy użyć tam Bungiego jako dziadka, czyli jako babcię, Bluey jako mamę i oczywiście jej syna. Albo córkę, dalej nie wiem! Teraz zauważyłam, że tu nie ma bingo, co jest? To jest oburzające! I teraz zwróćcie uwagę na to dziecko. Wyraźnie widać, że ma takie futerko z przodu, dosłownie jak kołnierzyk. A wojna pomiędzy kołnierzykiem a Jean-Luc'iem powstała właśnie przez to, że wszystkie dowody wskazywały albo na kołnierzyka, albo na Jean-Luc'a i po prostu nie dało się wybrać jednego. He? Ta historia nie ma żadnego sensu. A teraz dosłownie wszystkie dowody idą na kołnierzyka. Blue weźmie ślub z kołnierzykiem. Wcale nie weźmie! Bo po pierwsze właśnie napuchata sierść z przodu, po drugie jedno klapnięte ucho, po trzecie te takie kiełki futra na policzkach, no i bardzo puszysty ogon. A Jean-Luc z tych rzeczy ma totalnie nic. Uszy ma może klapnięte, ale to w inny sposób, no bo to taka rasa, nie? I szczerze, to jest bardzo wątpliwe, że to jest Jean-Luc, bo po pierwsze on jest z Kanady. Bonjour! Cześć! Ty wyziłeś wygmo? He? Po drugie, widzieliśmy po prostu scenę, jak się spotkali w przyszłości, a Jean-Luc nauczył się mówić w języku Bluey tylko po to, żeby się z nią dogadać. Hello, Bluey. I wątpię, że porzucił całą swoją rodzinę w Kanadzie tylko po to, żeby się z nią ożenić. A raczej nie sądzę, żeby się celowo przeprowadzili do Australii. I no bądźmy szczerzy, ale Bluey prawie codziennie się widzi z kołnierzykiem przez to, że chodzą do tej samej klasy, a Jean-Luc'a zna dosłownie kilka dni. Lecz jest jeszcze jedna teoria, która mówi o tym, że to dziecko to jest dziecko Bingo, a nie Bluey, lecz zapewniam, że to jest na 100% Bluey. Albo po prostu jakieś randomowe dziecko z okolicy, które przyszło, żeby zrobić prank na Bungie, tak samo jak Bluey zrobiła to w odcinku Prezent. O nie! Chociaż szczerze to w to wątpię, bo wtedy to dziecko by raczej tam nie stało, jakby było już częścią rodziny. Także to tyle, co chciałam powiedzieć w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, czy się z tym zgadzacie i czy wierzycie w to, że kołnierzyk został oficjalnie potwierdzony jako mąż Bluey. Na razie, kołnierzyk! Na razie, Blue! Pa! No dobra, do dzieła!